Minutka bardzo szybko minęła. Witamy jeszcze raz serdecznie. Łukasz Krasoń z tej strony. No i dzisiaj mamy kolejny pokój organizowany przez Strategię 2050 i Polskę 2050. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy gość i bardzo też ciekawy, no i na topie temat, tytuł pokoju, to dlaczego Zjednoczona Opozycja na Węgrzech przegrała. Czyli jak ta klęska na Węgrzech wygląda z takiego analitycznego punktu widzenia. Jakie są konsekwencje i wnioski dla Polski. Mamy trzech dzisiaj mówców. Mamy pana Jana Szyszko, który opowie o Węgrzech. To jest ekspert polityki międzynarodowej, więc tutaj jego wiedza będzie szalenie ciekawa i ważna. Pani Katarzyna Pełczyńska nawet w zasadzie powinienem od pani Katarzyny zacząć tutaj przedstawianie. To, ale czasami i taki prowadzący, jak ja, popełnia błędy bardzo pierwotne. Więc pani Katarzyna powie o wnioskach dla Polski właśnie, czy jakby w tej mowie wstępnej, no bo tak naprawdę potem, jak wiecie, państwo zadajecie pytania i te odpowiedzi będą wypływać od całej trójki naszych mówców. No i jest oczywiście nasz trzeci mówca, ale nie ostatni. Pan Łukasz Pawłowski. I pan Łukasz będzie mówił o tym, jak to się przekłada na Polskę w sondażach, też analiza, jak to jest w tym momencie dzisiaj w Polsce i czy w ogóle warto wyciągać jakieś wnioski. Więc ja sobie pozwolę teraz może od razu przekazać mikrofon naszym mówcom na takie zdania wstępne. Pewnie będzie to po kilka minut na osobę. Pierwszy dostanie głos Jan Szyszko, ekspert do spraw międzynarodowych Instytutu Strategii 2050 oraz analityk w Instytucie In Europa, absolwent Kolegium Europejskiego i Trinity College w Dublinie. Janku, proszę Ciebie, możesz się odmutować. 3-4 minutki dla Ciebie, wprowadź nas w temat, co tam się na tych Węgrzech wydarzyło, tak aby ci, którzy może nie są na czasie, aczkolwiek wątpię, aby na Twitterze byli tacy ludzie, aby tutaj nas wprowadzić. Potem oddam głos pani Katarzynie, no i Łukaszowi, panu Łukaszowi. W sumie to ze wszystkimi się znamy, to ja może pozwolę sobie bez ceregieli przejść na ty tak już oficjalnie, żeby nie było, że tutaj ktoś panuje komuś, a to tak sztucznie słychać. Janku, oddaję ci głos. Dobry wieczór. Bardzo mi miło się ze wszystkimi usłyszeć. Jak najbardziej popieram na początek postulat przejścia na ty. To ja może zacznę od kilku faktów, jak zasugerował Łukasz. Zjednoczona opozycja na Węgrzech przegrała, co było zgodne z przewidywaniami sondażowni i ekspertów. Natomiast Zjednoczonej Opozycji nie udało się nawet odebrać Fideszowi, czyli partii rządzącej, większości konstytucyjnej w tych wyborach, co jest pewnym zaskoczeniem, ponieważ większość sondaży pokazywało, że najpewniej tę większość konstytucyjną uda się Orbanowi odebrać. Zjednoczona Opozycja objęła bardzo szeroki blok, wiele ugrupowań. Początkowo to było 6 partii od, porównując do warunków polskich, partii na prawo od PSL-u, partii konserwatywnej Jobbik, kiedyś wręcz, no, można powiedzieć, nacjonalistycznej. Później ten kurs rzeczywiście Jobbik zrewidował, ale wciąż usytuowałbym go na prawo od centrum. Przez partie centrowe po partie lewicowe. Później ten blok 6 ugrupowań został poszerzony jeszcze o dwa ruchy, co daje w sumie 8 podmiotów o bardzo różnym zabarwieniu ideowym, ale też o bardzo różnej tożsamości, bo są tam i ruchy, właściwie już może należy powiedzieć były, bo nie wiadomo, czy ta koalicja długo wytrzyma. Były ruchy i nowe, i te, które kojarzą się ze starą polityką. Koalicja czy zjednoczenie na Węgrzech było konieczne, wynikało to z systemu wyborczego, który odwrotnie niż w polskich wyborach do Sejmu jest systemem większościowym, czyli by mieć jakiekolwiek szanse na pokonanie Fideszu, te partie
musiały iść razem, zdając sobie sprawę z tego, jakie ryzyka takie stworzenie szerokiej koalicji ze sobą wiąże. No i trzeba to już dzisiaj powiedzieć, że koalicji węgierskiej nie udało się uniknąć typowych chorób, na które chorują takie byty szerokie koalicje tworzone tak naprawdę bez względu na to, czy dzieje się to w demokracji zdrowej, czy w systemie, który od demokracji liberalnej znacząco odbiega i nie można nazwać go sprawiedliwym, tak jak ma to miejsce na Węgrzech. Jakie to były choroby i co się stało? Po pierwsze, dochodziło do tarć ambicjonalnych wewnątrz koalicji. To jest, one urosły zdecydowanie po tym, jak kandydatem na premiera został Peter Markizaj, czyli burmistrz małego miasteczka na południu Węgier, którego nazwy nie odważę się wymówić, ale jest to polityk konserwatywny, bez znaczącego zaplecza partyjnego. Jego zwycięstwo w prawyborach zostało oczywiście oficjalnie przyjęte i uznane przez wszystkich, natomiast no, nie zostało przyjęte zbyt wesoło przez liderów głównych partii, którzy liczyli, że sami te prawybory wygrają. W efekcie przez kilka miesięcy kampanii pojawiały się wewnątrz obozu opozycyjnego zarzuty o to, że główni politycy partii, którzy nie mają właśnie swojego kandydata na premiera, nie angażują się w kampanię centralną tak, jakby mogli się angażować i że swój czas, swoje zasoby przeznaczają przede wszystkim na kampanię w okręgach jednomandatowych, gdzie kandydatami są przedstawiciele ich partii, przez co bardziej pracują na interes partyjny niż na dobro wspólne. Ten szeroki wachlarz poglądów od prawicy do lewicy skutkował też tym, że było wiele niespójności programowych w programie przygotowanym na ostatnią chwilę przez zjednoczoną opozycję. Te niespójności programowe wyglądały tym bardziej, że Fidesz miał i bardzo sprawną machinę propagandową w postaci przede wszystkim tradycyjnych mediów, których zdecydowaną większość kontroluje, ale też bardzo, bardzo jasny przekaz, który krzyczał z billboardów porozwieszanych po całych Węgrzech, ze spotów, z różnych przeprowadzanych transmisji. Także ten kontrast był z jednej strony bardzo widoczny, ale też bardzo, bardzo łatwy do uderzania w niego przez Fidesz. Koniec końców opozycja stała się bardzo łatwym celem do ataków i im więcej czasu mijało w tym zjednoczonym układzie, tym więcej tych pęknięć się ukazywało. Janku, pozwolę sobie tutaj postawić kropeczkę, wiem, że pewnie jeszcze dużo ciekawych wątków, ale może zostawmy coś na jako odpowiedzi. To ja tylko dwa słowa, bo już kończyłem. To dwoma słowami dokończę i tym mniejsze były szanse na zwycięstwo dla zjednoczonej opozycji, ale miejmy z tyłu głowy to, że oni tam po prostu nie mieli wyjścia. Dzięki. Dzięki, Janku. No i teraz poproszę do głosu Katarzynę Pełczyńską-Dałę, czy specjalizuje się pani Katarzyna, bo może nie wiecie, że pani Katarzyna się oprócz polityki międzynarodowej, którą się specjalizuje, jest także doktorem socjologii, pracę doktorską pisała z zachowań i postaw politycznych Polaków. Powiedz, Kasiu, jak to wygląda, jeśli chodzi o Polskę i czy my coś się powinniśmy, jakieś wnioski wyciągać, czy może jednak nie ma się co martwić i tutaj podobne twory zjednoczeniowe w Polsce mogą wyglądać inaczej, czy mieć inny rezultat. Oczywiście też nie wyczerpuj tematu do końca,
tak aby osoby, które chcą zadać pytania, miały po prostu o co pytać. Dobry wieczór. To jest bardzo subtelny sposób powiedzenia trzymaj się czasu, więc usłyszałam. Usłyszałam i będę się starała trzymać. I rzeczywiście jest tak, że oglądając kilka miesięcy temu wybory czeskie, a teraz wybory węgierskie, interesujemy się nimi w Polsce bardziej niż od tak po prostu jakimiś wyborami europejskimi, dlatego że cały czas z tyłu głowy mamy pytanie, a co to właściwie znaczy dla Polski, a jakie są z tego lekcje, czy to jest tak samo, czy to jest inaczej. I ja bym chciała się takimi kilkoma refleksjami podzielić, już łączącymi to, co się zdarzyło na Węgrzech, a nie fajnie się zdarzyło, myślę, że większość z nas ma tutaj taki pogląd, przynajmniej tak zakładam, z tym, czego możemy oczekiwać w Polsce i co to dla nas znaczy. Są dwie różnice na korzyść, jest ich więcej, ale dwie zasadnicze, między tym, co się dzieje w Polsce i tym, co się zdarzyło na Węgrzech. Otóż jednak to jest zupełnie inny poziom niedemokracji i można już powiedzieć, że to już jest taki poziom niedemokracji, że wcale nie trzeba, nie mówię, że w Polsce ktoś fałszuje wybory, absolutnie nie twierdzę tego, ale że wcale nie trzeba było ich fałszować, ponieważ poziom manipulacji w kampanii wyborczej, zarówno jeśli chodzi o ilość środków, asymetrię środków i możliwość właściwie dowolnej, włożenia dowolnej ilości środków przez stronę Orbana, to była właściwie opozycja kontra państwo węgierskie, kontra oligarchia, kontra zasoby wszystkie, jakie w dyspozycji tego oligarchicznego, kryminalnego państwa są. Więc była to bardzo nieproporcjonalne wyścigi i w Polsce my nie jesteśmy w tym punkcie i to jest dobra wiadomość przy wszystkich całym krytycznym oglądzie tendencji autorytarnych. Druga rzecz to jest zupełnie inny stosunek do Rosji, co do którego były różne wątpliwości, gdzie jest rząd polski, ale chyba no, mamy jasność, gdzie ten rząd polski jest i on po prostu nie może być bliżej Rosji, czy nie może być w kontrze do Rosji. Mam nadzieję, że z poczucia racji i stanu, ale także dlatego, że sentyment i nastroje w Polsce są takie, że to by było kompletnie nie do przyjęcia, jeżeli ktoś by się teraz ustawił tak po stronie Putina, jak się ustawił Orban. A to oznacza, że ten autorytaryzm wewnętrzny, który idzie zazwyczaj z taką sympatią do autorytaryzmów na zewnątrz, w Polsce tu jest ewidentny zgrzyt, natomiast na Węgrzech tego zgrzytu nie ma, albo jest dużo mniejszy. Jest autorytaryzm wewnątrz, jest sympatia do autorytaryzmów na zewnątrz i w ten sposób to idzie. Natomiast jakie są pewne wnioski, które są podobne między nami a Węgrami? Przede wszystkim to jest kwestia systemów wyborczych. Jednak system wyborczy węgierski jest większościowy. Większościowy to znaczy, że pierwszy bierze wszystko. To jest zasada systemu większościowego. On tam obejmuje nie wszystkie miejsca wyborcze w parlamencie, ale większość tych miejsc. Natomiast u nas taki większościowy system jest w Senacie i wtedy nie ma w ogóle dyskusji, czy jeden blok, czy nie jeden, inaczej się po prostu nie za bardzo da wygrać. Natomiast u nas jest system proporcjonalny i ten system proporcjonalny czasem daje premię największej partii, czasem może dać premię dwóm, a nawet trzem partiom, ale kluczowa ta wielkość premii, i to warto wiedzieć, zależy od tego, ile partii jest pod progiem. To jest kluczowa zmienna. To jest w ogóle zmienna, która na Węgrzech nie istnieje, a u nas jest kluczowa. Ile partii jest pod progiem? Jeżeli jest dużo procent pod progiem, to partia największa dostaje bardzo duży dodatek. Czyli w Polsce to bycie lub nie bycie pod progiem, wyciąganie spod progu powinno być kluczowe w myśleniu o blokowaniu, a nie to, czy akurat ten blok jest jeden i czy aby jest największy. I wreszcie to, o czym już mówił Janek, ja tylko dopełnię, czyli losy zjednoczonej opozycji. Ona, jeśli spojrzeć na dynamikę poparcia dla zjednoczonej opozycji na Węgrzech, to na początku sondaże pokazywały tak, zjednoczona opozycja ma szansę wygrać. Im bardziej ta zjednoczona opozycja funkcjonowała, czyli urealniała się w oczach wyborców, tym mniej ona miała szansę wygrać. Widać, że ten spadek po pierwszych 6 miesiącach od utworzenia
zaczął się i właściwie szedł pomalutku, pomalutku, systematycznie. I na sam koniec ta zjednoczona opozycja dostała mniej głosów niż w sumie te cztery partie idąc oddzielnie 4 lata temu. Czyli nastąpiło urealnienie, które pokazało ludziom, że ich poglądy się nie do końca mieszczą, prawdopodobnie skrajne skrzydła odpadły lub przeniosły swoje poparcie gdzie indziej. I na sam koniec, bo już czuję oddech twój, Łukaszu, na sam koniec myślę, że warto wrócić na chwilę jeszcze do wyborów czeskich, bo to też jest bardzo ciekawy dla nas przykład kilka miesięcy temu, gdzie były dwa bloki opozycyjne, które od początku powiedziały, że chcą współrządzić, ale ponieważ one były dwa, to ta jedna partia populistyczna, jak uderzała w jeden, to rósł drugi, jak uderzała w drugi, to rósł jeden. I nie można było zbudować takiej kampanii, która wszystkimi wadami opozycji obarczała jeden blok. To, co się zdarzyło, o czym mówił Janek, to, co się zdarzyło na Węgrzech. Ta kampania wyborcza Babisza była bardzo utrudniona przez to, że grał w trójkącie, natomiast kampania wyborcza niestety Orbana była ułatwiona przez to, że mógł za błędy i grzechy Gyurcsányego obarczać Markizaja, chociaż on naprawdę, Markizaj nie miał z Gyurcsányim i jego grzechami nic wspólnego. I tak tyle tytułem wstępu. Dzięki. Dziękuję, Kasiu. No i teraz nasz trzeci mówca, zewnętrzny ekspert, Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i twórca OGB Pro, czyli Netflixa świata badań. Realizuje badania, tworzy prognozy, a także narzędzia, które pozwalają zrozumieć podstawy i potrzeby Polaków jako konsumentów, obywateli i wyborców. I to, co ciekawe, i myślę, to, co też mi imponuje w Łukaszu, uzależniony człowiek jest od Twittera. Ja też lubię na Twitterze spędzać głębokie godziny. Łukaszu, proszę powiedz nam, jak to wygląda od tej strony analitycznej, sondażowej, no bo tak jak też powiedziała Kasia wcześniej i Janek, były momenty, gdzie Zjednoczona Opozycja na Węgrzech rzeczywiście wyprzedzała i to był ten zryw i także przekładano wtedy ten przykład na polskie realia, że bądźmy tak jak Budapeszt. I no wiadomo, że już teraz nikt Budapesztu w Warszawie nie chce robić i nikt do tego się w sumie nie chce przyznać. A jak to wygląda od tej strony cyferek i jak to też na polskie realia przełożyć? Przede wszystkim dobry wieczór wam wszystkim. Dzięki, Łukasz, za zaproszenie. Dobrze, że podkreśliłeś, że zewnętrzny ekspert, bo już niektórzy mnie chcieli zapisywać do Polski 2050 jako typowego symetrystę. Ja może się skupię na tej części polskiej, bo przyznam się szczerze, że na pewno w porównaniu do moich przedmówców aż tak dobrze nie znam Węgier. Generalnie posiłkuję się analizami OSW. Wydaje mi się, że one są takie pozbawione emocji i podsumowują mniej więcej merytorycznie, co tam się działo. Ale mówiąc o tym, że prawda, w Polsce, gdyby opozycja na Węgrzech wygrała, to po prostu wszyscy by mówili, że zaraz tu będzie Budapeszt w Warszawie i że to jest idealny przykład do tego, że jedna lista działa. Ja się dzisiaj tak nad tym zastanawiałem i generalnie siedziłem tę dyskusję o wyborach na Węgrzech, jednej liście i tak dalej. I przepraszam za określenie, szukałem przez cały dzień zamiennika, ale nic konkretnego nie przychodziło mi do głowy, więc przepraszam za brzydkie słowo, ale mam takie wrażenie, że generalnie polskie partie polityczne zabierają się do tematu od dupy strony. Znaczy, czy jedna lista, trzy listy, pięć list, 15 list, że jakby to jest najważniejsze i ta technikalia jest jakby kluczowa, jeśli chodzi o polską politykę. A nie ma dyskusji na zasadzie, jaka powinna być ta zmiana, żeby ci wyborcy chcieli wybrać tą opozycję. Bo tak jak tutaj było bardzo dużo argumentów, że no opozycja na Węgrzech nie miała szans, bo ordynacja i tak dalej. To w ogóle dzisiaj mówienie o ordynacji na Węgrzech nie ma żadnego sensu, bo jeżeli opozycja dostaje milion mniej głosów od Orbana, jeżeli opozycję i Fidesz dzieli 20 punktów procentowych niecałe, no to czy to jest taka ordynacja, czy jest inna ordynacja, no trudno wyobrazić sobie ordynację, w której dostaje się milion mniej głosów i wygrywa się wybory. Więc jakby to jest, ta dyskusja jest jakby jest zupełnie niepotrzebna. Jest taki śmieszny cytat z ostatniego spotkania liderów opozycji,
gdzie Czarzasty powiedział, że Donat, twoje 30%, do tego dołożymy 20% Szymona, 10% Kosiniaka i moje 10% i tam możemy robić. I to jest śmieszny cytat, bo to oznacza, że zdaniem opozycji mają 70%, a ledwo mają 50%. Gdyby mieli 70%, to nie zastanawiali się, czy to jedna lista, dwie, czy pięć list, po prostu rządziliby w takiej czy innej konfiguracji po wyborach. Że to jest ten problem, że opozycja w Polsce, a tym bardziej opozycja na Węgrzech, nie ma tego powszechnego poparcia. I te wszystkie argumenty mówiące o tym, że nierówny dostęp do mediów i tak dalej, jakby oczywiście ja to wszystko kupuję i to po prostu te relacje nie są równe. Tak jak kampania prezydencka w Polsce, Trzaskowski kontra Duda, nie była równa w dostępie do mediów, w dostępie do pieniędzy i tak dalej. Ale jednak to, co zresztą przedmówczyni powtarzała, że opozycja na Węgrzech w pewnym momencie prowadziła i tam były analizy, które pokazywały, że ta opozycja może wygrać, może mieć przewagę w mandatach. Tak, generalnie ten wybór kandydata na premiera pokazywał dużą energię, tam się ludzie angażowali i tak dalej. Coś się pomiędzy zepsuło, znaczy coś się wydarzyło i może o tym jakby w drugiej części, bo wydaje mi się, że są dwa takie elementy, które można analizować, dlaczego na tych Węgrzech ta opozycja przegrała. Czyli po pierwsze to jest ostatni miesiąc i wojna na Ukrainie, jakby zupełnie nieodczytanie emocji węgierskich, które są zupełnie inne niż emocje polskie, dlatego być może tego nie rozumiemy. Nie rozumiemy, dlaczego Węgrzy wybrali Orbana. A drugie to jest być może, i takie są, tak podejrzewam, biorąc pod uwagę, że jednak sondaże bardzo mocno rozminęły się z wynikiem węgierskich wyborów, to jest nauczka, którą polskie partie miały w wyborach do Parlamentu Europejskiego, polskie partie i też polskie firmy badawcze, ale to jest jakby historia, którą pewnie dużo osób zna, gdzie te firmy badawcze, w tym nasza, mocno się rozminęły, jeśli chodzi o wynik wyborów. Tam chodziło o mobilizację tych wyborców i tak dalej. Tak tylko na koniec tego wstępu powiedziałbym, że żeby nie robić też jakiejś takiej autoreklamy, ale podałbym takie dwie dane, które gdzieś ostatnio się nimi zajmujemy. Pierwsze to jest raport o elitach, który dzisiaj opublikowaliśmy i tam jest takie jedno pytanie, które na mnie zrobiło duże wrażenie. Znaczy zapytaliśmy Polaków, jak ich zdaniem elity mają stosunek do zwykłego, przeciętnego Polaka. I tam odpowiedzi, że ten stosunek elit do społeczeństwa jest pozytywny, to tam mówi tak tylko 15% społeczeństwa polskiego. I co najważniejsze, w grupie 18-29 tak mówi tylko 2%. Czyli młodzi w wieku 18-29, tylko 2% z nich uważa, że elity mają do nich pozytywny stosunek. I to są młodzi, czyli oni nie oglądają TVP Info, oni w ogóle nie oglądają telewizji, więc nie można powiedzieć, że to jest, prawda, Jarosław Kaczyński, TVP Info, Kurski, że jakby problem jest głębszy. A druga kwestia jest taka, i jutro to publikujemy, analizowaliśmy, jak wyglądają listy wyborcze partii politycznych głównych, PiS-u, Platformy w ostatnich wyborach 2015-2019. Ilu tych kandydatów na czołowych miejscach było z tych miast na prawach powiatów, czyli tych większych miast, 60 kilku, a ilu było z tej Polski powiatowej, czyli powiatów ziemskich. I widać po tych dysproporcjach pomiędzy PiS-em i innymi partiami, że jakby te problemy opozycji są systemowe. Jakby o tej systemowej podejściu do tych problemów opozycji się nie rozmawia. Rozmawia się, czy ta lista powinna być jedna, trzy, czy Hołownia z PSL-em, czy z kimś innym. Jakby to jest w ogóle nie ta dyskusja, która powinna być podejmowana. I już kończąc, podejrzewam, nie mam jakby pewności, do analizy przyjdzie też czas, ale wydaje mi się, że powodem porażki opozycji na Węgrzech mogło właśnie być to, że oni też podeszli do tematu, za przeproszeniem, od dupy strony. Na zasadzie, w jaki sposób podzielić listy, w jaki sposób przeprowadzić prawybory, jak wybrać kandydata, prawda, jak technicznie zrobić te wybory, to bo wymaga tego jakby ordynacja. A za mało było zastanowienia się, czemu tak naprawdę Węgrzy mieliby tą opozycję wybrać, a nie Orbana. I na tym może zakończmy tą część. Dziękuję, Łukaszu. Ja już na szczęście swojego małego 3-letniego synka położyłem już spać, więc te wyrazy, które tam zresztą słuszne i które cisną się nam na usta często, po prostu padały z twojego ust, tak mi bardzo nie przeszkadzały. Słuchajcie, zaraz rozpoczynamy, za chwilę w zasadzie już
pierwszą serię pytań, czy tylko woli ścisłości technikaliów. Będziemy robić sety po trzy pytania. Każda osoba może zadać jedno pytanie w jednym secie, potem ewentualnie proszę się zgłaszać znowu. Dzisiaj bardzo dużo osób się zgłasza z pytaniami, więc nie wiem, czy damy radę nie przedłużyć. Pewnie przedłużymy, to już od razu ostrzegał Kasiu, Janku, Łukaszu, że możemy trochę posiedzieć. Pierwszą serię pytań, w pierwszej serii pytań będzie Roman Mazur, Ludmiła Mituła i Mario Mariański. No tutaj Roman i Ludmiła to ci, którzy oglądają na bieżąco nasze pokoje, no to już wiedzą, że to są nasi stali bywalcy i tutaj słuchacze, którzy mają zawsze wiele ciekawych pytań. Ludmiło, oddaję ci głos, pamiętajmy, minuta maksymalnie na pytanie połączone z jakimś wstępem, tudzież swoją własną refleksją i tu już będę trzymał się czasu, więc proszę, abyście mnie nie zmuszali do tego, abym interweniował. Ludmiła, Roman i potem Mario. Jona podkiwa nóg, nie wiem czy mnie słychać, ale tu się już pochwalę swoim węgierskim, mieszkałam na Węgrzech parę lat, moja przygoda emigracyjna rozpoczęła się właśnie od Budapesztu w 2000 roku, także widać już, a nie byłam dzieckiem, także już widać, że swoje lata mam, w każdym razie bronię Węgier i przede wszystkim Budapesztu, jednego z najpiękniejszych miast Europy i uważam, że nadal warto tam pojechać, mimo tego, że wygrał Orban i Fidesz. W każdym razie, i należy spróbować kuchni węgierskiej, moje ukochane danie to czirkę, paprika, galuszka, wal, to taki gulasz kurczaka z kluseczkami. No dobra, ale już się więcej nie chwalę. W każdym razie przejdźmy do rzeczy. W 2002 płakałam, kiedy młody Urban i młody Fidesz przegrał wybory na rzecz Gyurcsányego. Pamiętam z połową moich znajomych z Budapesztu i z Węgier. Znajomych, którzy popierali demokrację, partię liberalną, partię, która miała świetne notowania i wszyscy młodzi, zdolni, inteligentni, popierali Fidesz i Urbana. Pytanie jest moje takie, co takiego stało się z Orbanem? Czy to po prostu jego autorytaryzm, to jak był wychowany, podobno pochodzi z rodziny biednej, gdzie prawo pięści było ważne, ojciec tyran, bieda i tak dalej, i tak dalej. Co takiego stało się z Orbanem, że on przeszedł na złą stronę mocy i obrał kurs na wschód, w populizm, no i tu już trudno mówić o liberalizmie i postępowych ideach. I czy w Polsce mamy podobne korelacje na przykład z jakąś partią i ugrupowaniem, które też przeszło na taką stronę mocy? Dziękuję bardzo. Dzięki Ludmiło. Roman Mazur. Dzięki Łukaszu za wprowadzenie, dzięki również za głos teraz. Ja z kolei mieszkałem kilkanaście lat w Londynie i wiem, że w zasadzie w polityce nie ma miejsca na emocje, jest miejsce na logikę. Teraz mieszkam od czwarty miesiąc w zasadzie w tak zwanej Polsce B. I co mnie przeraża, bo mówicie o tej jednej liście do Senatu w Polsce, co mnie przeraża, to jak, wiecie, zejdziecie na doły w poszczególne okręgi i widzicie te układy, które są w tych okręgach od kilkunastu lat i w zasadzie się zmieniają tylko w jedną czy w drugą stronę, to w tym momencie w zasadzie logiką jest tylko to, żeby tych list nie tworzono do Senatu w okręgach. One muszą być jakoś zatwierdzane centralnie, żeby to się wszystko udało. I mówię o tej logice w zasadzie nie tylko jako autor dosyć poczytnego podręcznika do nauki logiki. Mówię o tym, że w zasadzie konserwatyści w UK, oni robią wybory ostatnimi czasy tylko wtedy, gdy im się spina big data. Także myślę, że niesamowicie naukowo trzeba będzie podejść do tych najbliższych wyborów. Także sytuacja, która wydarzyła się na Węgrzech, nie ma według mnie żadnego odniesienia, ponieważ ostatnio widać, że Amerykanie dużo interesują się Polską i myślę, że to raczej w kierunkach naukowych i zachodnich musimy pójść do przodu. Dzięki. Dzięki Romanie i teraz Mario. Dobry wieczór wszystkim, dzięki za głos. Ja najpierw może powiem tak, nie do końca zgodzę się tutaj
z tą wypowiedzią, że tam przez technikalia ta jedna lista przegrała, że to był największy problem. Powiem dlaczego, bo wydaje mi się, że nie sposób uciec od czegoś takiego przy właśnie próbie na chama, że tak się też już trochę dosadnie wyrażę, tworzenie jakiejś jednej listy z zbioru ugrupowań, które mają totalnie jakby gdzieś tam odmienne poglądy, nie wiem, na gospodarkę, na światopogląd i tak dalej. Ja dlatego uważam, że tworzenie jakiejś tam jednej listy opozycji jest pomysłem poronionym, i to jest tylko i wyłącznie na gruncie Polski jakby niemal zapewnianiem PiS-owi kolejnego zwycięstwa, tak, w kolejnych wyborach. Natomiast moje pytanie jest takie, bo trochę mnie to ciekawi. Ja od wielu lat uważam, że jedną z przyczyn, dla których Polska, dla których w Polsce rządzi PiS, to znaczy dla których łącznie opozycja nie zbiera więcej głosów niż PiS, jest bardzo słaba lewica. I to mówię o takiej zdroworozsądkowej lewicy, nie mówię tutaj o partii lewica, która w mojej ocenie jest jakąś tam po prostu skrajnością co do zasady, chociaż ostatnio gdzieś tam może troszeczkę pewne idee i tak dalej no, zaczynają nieco prostować, troszkę bardziej uwzględniać realia światowe, ekonomiczne i tak dalej, ale generalnie uważam, tak jak mówię, że to jest partia mocno gdzieś tam skrajna i ja uważam, że właśnie silny elektorat lewicowy, który uważam, że w Polsce jest, tak, to znaczy silny elektorat ludzi o światopoglądzie takim dość lewicowo-liberalnym, ale jednocześnie gdzieś tam, jeżeli chodzi o gospodarkę, o takim światopoglądzie jakimś tam znowu zdroworozsądkowo opiekuńczym, z jakąś tam rozsądną redystrybucją, nie mylić tego z jakimś tam rozdawnictwem na lewo i prawo i tylko dla swoich, to ja uważam, że taka reprezentacja osób w Polsce jest bardzo liczna, ale że ona od lat nie ma kompletnie na kogo po prostu głosować, nie ma jakby takiego przedstawiciela. I pytanie jest, jak to wygląda na Węgrzech też, tak? Bo czy ten wachlarz jest tutaj jakiś tych partii taki bardziej był rozszerzony, czy też raczej jakby prawica miała wielu przedstawicieli, a lewica po prostu jakąś tylko skrajność? Dzięki. Dzięki, Mario. Więc pierwszy set za nami i nie wiem. Halo, przepraszam, bo nie wiem, czy mnie nie przerwało, czy było mnie słychać do końca? Wszystko było słychać, dziękuję bardzo. Okej, okay, dobra, to dzięki. Za pytania. I teraz nie wiem, kto pierwszy się zgłosi z naszych mówców. Do odpowiedzi, do zobaczę i przydzielę głos. Może ja tylko się odniosę do tej lewicy. Tak na chwilę. Dobrze, Łukaszu, proszę bardzo. Znaczy, bo odniosę się do tego, bo to nie jest jakby temat nowy i on się pojawia i jakby od razu powiem, że to jest mit. Znaczy, jeśli chodzi o Polskę, nie wypowiadam się o Węgry, tam jest pewnie inna sytuacja, choć wydaje mi się, że niektóre podobieństwa mogą być. Znaczy, bo to jest tak zwany mit milczącej większości. Znaczy, że są jacyś ukryci wyborcy, którzy nie chodzą na wybory i oni tak analizują, mają liberalne poglądy, centrowe, wykształceni ludzie i tak dalej, ale że oni nie mają na kogo głosować, no to w wyborach wygrywa tam partie populistyczne albo prawicowe. To jest absolutnie nieprawda. Czyli mieliśmy ostatnio wybory prezydenckie, gdzie mieliśmy rekordową frekwencję 70% i w Polsce więcej nie będzie, bo reszta tej frekwencji, tych wyborców potencjalnych, to oni w ogóle nie mieszkają w Polsce, bo nie przez przypadek na przykład najniższa frekwencja w Polsce zawsze jest w opolskim, bo większość, duża część tych ludzi, którzy nie chodzi na wybory, oni w ogóle są w rejestrze, ale mieszkają gdzieś pewnie w Berlinie albo w innym miejscu. Po drugie, jeżeli są jacyś wyborcy, którzy nie chodzą na wybory, to nie są ci liberalni, tacy światopoglądowo-lewicowi wyborcy, tylko są to wyborcy z wykształceniem podstawowym, czyli gdzieś na skraju w ogóle życia obywatelskiego. To widać choćby po tym, że według GUS w Polsce mieszka 12% osób z podstawowym wykształceniem, a od wielu lat na wybory, z wyboru na wybory, jakby wyborcy z podstawowym wykształceniem stanowią tylko 5%. Jeżeli ktoś stanowi tą brakującą część, no to są wyborcy, których na pewno większość z nas nie chciałaby, żeby w ogóle uczestniczyło w wyborach, bo oni by zagłosowali na partie populistyczne i tak dalej. Więc jakby, żeby nie przedłużać, to jest mit, taki bardzo atrakcyjny, taki bardzo, prawda, że lubimy pomarzyć, że gdzieś ta milcząca większość jest, jej nie ma. Ten problem w Polsce jest zupełnie inny, strukturalny i on polega na podziale miasto-wieś, Polska powiatowa i Polska wielkomiejska, warszawska, ale to może przy jakimś innym pytaniu.
Dobrze czułem, żeby cię, Łukaszu, zaprosić. Twoja wiedza a propos tych podziałów i też struktury wyborczej po prostu zawsze mi podobała. Katarzyna się, widzę, zgłasza, bo zdjęła miód na mikrofonie. Dzięki wielkie. Ja, jeśli pozwolicie, troszeczkę bym weszła, odpowiadając, czy też kontynuując właściwie pytanie Romana, jeśli rozumiem, o te naukowe podejście do wyboru, weszłabym też troszeczkę w polemikę z Łukaszem. Nie Łukaszem prowadzącym, a Łukaszem panelistą. Łukasz prowadzący, tylko Kasiu poprosi, aby te trzy minutki się jakoś tak utrzymać, bo dużo jest pytań, a jak będziemy... Tak już się streszczam, już Łukaszu się streszczam. To po prostu... Otóż jak najbardziej do wyborów trzeba podchodzić naukowo. Co to znaczy naukowo? To znaczy, że opozycja, nie mówcie ile, mówcie jak, albo w drugą stronę, mówcie tylko ile, albo mówcie tylko jak, jest fałszywa. Trzeba mówić ile i jak, bo jest jakiś system wyborczy i on jakiś jest. I na przykład na Węgrzech był taki, że tam nie było żadnej opcji poza jedną zjednoczoną opozycją. Inaczej mogliby w ogóle sobie wszyscy zostać w domu. I w związku z tym ten wymóg systemu wyborczego dalej ograniczał opozycję w tym jak, bo oni jak się wszyscy z musu przez system wyborczy, a ten system nieprzypadkowo był taki, był wymyślony i wprowadzony przez Orbana właśnie po to, żeby właściwie totalnie zwiększyć jego szansę na wygraną, i w tym systemie te różne partie musiały się odnaleźć w jednym sztucznym zlepku i to się okazało strasznie trudne. Czyli ten system w pewnym sensie wykastrował jak. I teraz jak to się dzieje w Polsce? My mamy taki system, który jakoś tam większe, nie jedno większe, ale większe ugrupowania promuje, ale niekoniecznie jedno. I my musimy, i promuje, i powoduje, że jeżeli zbyt dużo procent jest pod progiem, to bardzo niewielką, stosunkowo niewielką ilością procentów można dostać bardzo dużą przewagę w parlamencie. To się przecież stało w 2015 roku w Polsce i nie wolno o tym zapominać. Ale to jak jest bardzo ważne i w momencie, i optując za jak, tu do Łukasza panelisty się zwracam, no warto zostawić na to jak przestrzeń. Jeżeli się cały czas mówi opozycja to, opozycja tamto, to w pewnym sensie w ogóle się nie widzi, że ta opozycja się składa z różnych ugrupowań, które odzwierciedlają różne elektoraty. Że elektorat lewicy ma kompletnie inny pogląd, no w bardzo wielu sprawach nie będę tu w szczegóły wchodzić, niż elektorat PSL-u. I że to są różne elektoraty i przede wszystkim trzeba zacząć widzieć te różne poglądy ludzi w Polsce i że te różne poglądy, owszem, muszą w jakiś sposób znaleźć swoje odzwierciedlenie, być może w blokowaniu się, ale muszą zostać uszanowane te różne poglądy ludzi, a nie po prostu ignorowane cały czas takim mówieniem opozycja to czy opozycja tamto. No, trzeba zacząć dostrzegać to, że ludzie w Polsce mają różne preferencje i w związku z tym w jakiś różny sposób muszą być reprezentowani. Dziękuję, Kasiu. Jadku, czy chcesz coś dodać? Tak. Niestety albo na szczęście tak. Chciałbym Byle w 3 minuty, Jadku. Chciałbym się odnieść przede wszystkim do tego pytania o to, co zbudowało Orbana i jak z liberała stał się antyliberałem. To jest bardzo ciekawe. Tu trzeba pamiętać, że Orban i Fidesz wyrósł do pozycji, do pozycji rządowej w sprzeciwie do liberalnego rządu Giurgianiego, czyli byłego premiera, który został nagrany na takich słynnych taśmach, na których powiedział, że kłamał rano, w południe i wieczorem. Co, jak no, można było się spodziewać, nie spotkało się z przychylną z reakcją Węgrów. Później były protesty w Budapeszcie, brutalnie stłumione przez policję, które też Orban później wykorzystał, choćby proponując w wyborach w 2010 roku to, że totalnie zreformuje to, jak operuje policja na Węgrzech. I prawdą jest to, że z takimi brutalnymi reakcjami służb mundurowych nie było do czynienia już po roku 2010. Ale z Orbanem też warto zaznaczyć to, że Orban
objął rzeczywiście władzę w 2010 roku, ale zaczął się przygotowywać do tego dużo wcześniej. Imperium medialne, które teraz wykorzystuje Orban, on zaczął je budować za pomocą swoich sprzymierzeńców w roku 2000, czyli 10 lat wcześniej. To wtedy założył pierwsze, czy ludzie z nim powiązani założyli pierwsze tuby propagandowe czy wydawnictwa, które sprzyjały Fideszowi i na ich podstawie zaczął potem budować i poszerzać wpływy. Później rzeczywiście, już będąc w rządzie i wykorzystując pozycję istniejących gazet, zaczął wypychać z rynku inne firmy, na przykład Axel Springer, który wycofał się z rynku węgierskiego i poszerzać swój wpływ. Natomiast ten fundament był postawiony dużo wcześniej. To jest też coś, co różni Orbana od Kaczyńskiego. Drugą wielką różnicą w mojej ocenie między tym modus operandi Orbana, a modus operandi Prawa i Sprawiedliwości czy Nowogrodzkiej w Polsce jest to, że Orban przyjmował do siebie wszystkich swoich konkurentów, którzy stwierdzali, że jednak przejdą na jego stronę i nie wynosił na wierzch jakiejś zaszłości. Po prostu jeżeli ktoś chciał przejść, to Orban go przyjmował, jeżeli akurat był oligarchą łamany na biznesmenem, to sowicie wynagradzał, jeżeli był politykiem, dawał miejsce na listach i w ten sposób znacząco poszerzał swoje wpływy i eliminował też potencjał przeciwników do wzbogacania się i umacniania. Także ten koniunkturalizm bardzo daleko go niestety zaprowadził. Jeszcze w dwóch słowach co do lewicy. Ja się zgodzę z tym, że to jest porównywalny, aczkolwiek nie identyczny układ. Jest tam partia na kształt SLD, czyli taka tradycyjna stara lewica. Są silniejsi niż w Polsce Zieloni. Jest partia typowo liberalna, która pewnie też nie ma swojego dosłownego odpowiednika w Polsce. I jest też coś na kształt Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Tutaj mam na myśli Koalicję Demokratyczną węgierską właśnie byłego premiera Gyurgyaniego. Także ten układ nosi pewne podobieństwa do tego, co mamy w Polsce, no ale oczywiście nie jest jeden do jednego kopią, no bo nie ma też, to jest truizm, ale może warto powiedzieć, dwóch identycznych takich samych scen politycznych nawet w Europie. Dziękuję Janku, za chwilę jeszcze druga seria pytań, ale widzę tutaj przeglądając, że coraz więcej osób dołącza do pokoju, pojawiają się także bardzo zacni dziennikarze, wszyscy jesteśmy tutaj, mówię o naszych słuchaczach zacni, ale tutaj jeżeli pan Michał Kolanko, to dostrzegę to i oddam nacisnę stosowny guzik. A tymczasem pytanie będzie zadawać Magdalena Broda, pan Krzysztof Marcinkiewicz oraz Szymon Polityka. Magdalena, oddaję ci głos. Dobry wieczór. Dziękuję za organizację tego pokoju, bo temat jest szalenie ciekawy i też dziękuję gościom za obecność oraz tobie, Łukaszu, za moderację. Moje pytanie, właśnie zdałam sobie sprawę, że zahacza trochę o to omówienie węgierskich partii, które wchodziły w skład Zjednoczonej Opozycji, które usłyszeliśmy przed chwilą, a ja bym właśnie chciałam zapytać tak o to, jakie były mniej więcej relacje między nimi, zanim do tego zjednoczenia doszło. Dziękuję. Dziękuję, Magdo. I teraz Krzysztof. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za to, że mogę zabrać głos po raz pierwszy na Waszych pokojach. Ja bym chciał powiedzieć, tutaj zostało poruszonych kilka bardzo ciekawych wątków. Postaram się jak najkrócej do nich odnieść. Zgadzam się z tym, co powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. My w Polsce mamy opozycję, która nie jest homogeniczna i nigdy nie będzie. Patrząc na to, jaki mamy spolaryzowany pluralizm na opozycji, ja przyznam szczerze, ciężko jest mi wyobrazić sobie jeden wspólny blok opozycyjny.
I niektórzy mogą twierdzić, super, były Węgry, widzieliśmy, sprawdziło się. Może nie do końca bym tak powiedział, natomiast z pewnością myślę, że wiele głosów takich się pojawia. No, zwróćcie uwagę, bo mamy teraz władzę, która odbiera nam godność, odbiera nam praworządność. Widzimy tą poróżnioną opozycję, ale poróżnioną wydaje mi się przede wszystkim ideowo. Ale zastanówmy się wszyscy, jak zbudować współpracę na opozycji, która jest właśnie tak różnorodna ideologicznie, różnorodna programowo, pod wieloma kątami swojej działalności, która jest zróżnicowana również, jak tu było słusznie zaznaczone, w strukturach regionalnych. I tutaj też takie pytanie, czy wspólna lista senacka jednak nie zdała egzaminu i czy tak nie przytulilibyśmy się bardziej do tego pomysłu. I jeszcze był wątek bardzo ważny algorytmów wyborczych. No ja jestem ze szkoły profesora Jarosława Flisa, już razem pracujemy w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tutaj wiem, że to zawsze jest kwestia sporna, kwestia dyskusyjna. Jeżeli bylibyście uprzejmi szerzej o tym coś powiedzieć, to ja byłbym bardzo, bardzo zadowolony. Dzięki za możliwość zabrania głosu i też cieszę się, że organizując pokoje z politykami, z ciekawymi ludźmi, mogę również zabrać głos tutaj u was. Dzięki. Krzysztofie, polecamy się na przyszłość. Jeszcze tutaj nocek z nami, wieczorów, więc następnym razem też miło będzie cię zobaczyć. A tymczasem Szymon Polityka. Dziękuję bardzo. Ja się postaram bardzo, bardzo szybko powiedzieć, bo naprawdę bardzo, bardzo zacne grono i naprawdę eksperci znakomici. Ja jestem bardzo w szoku, inaczej, jakby wynik wyborów na Węgrzech to było dla mnie ciężkie uderzenie młotem, bo liczyłem, że opozycja zdecydowanie wygra, więc myślę, że to jest właściwie moja bardzo, bardzo hipoteza, być może kompletnie nieprawdziwa, ale ja mam wrażenie, że za rok będzie dokładnie to samo, konserwatywna, prawicowa, populistyczna władza wygra zdecydowanie. Czytałem sobie Reddita, bo jestem jakby internautą, czytałem tematy, które były poruszane na węgierskim Reddicie, no to jest właściwie temat jeden do jednego tego, co się mówi w Polsce, że rządząca partia Orbana ciągle kręci tematy obrony dzieci przed seksualistami, Sodosz największy, wiadomo, największy, najgorsza osoba na świecie, Brunimi przecież było to referendum, więc ja mam pytanie jakby o te tematy, które no właściwie myślę, że w polskiej kampanii wyborczej będą się powtarzały. No jest takie szybkie pytanie do Łukasza Pawłowskiego, dlaczego na jego Twitterze, jak czytam, to mam wrażenie, że jest zwolennikiem partii rządzącej, a przecież z jego doświadczenia wynikam, że tak nie jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję Szymonie i pozwolę sobie wywołać Łukasza do odpowiedzi, bo chyba tutaj i o tą analizę i tu przed chwilą Szymona te zdania były chyba kierowane głównie do Łukasza. Dzięki. To trochę mnie to jakby rozbawiło to pytanie, dlaczego jestem zwolennikiem partii rządzącej, no bo jak wiele osób mnie zna, no to z partią rządzącą nie mam zbyt wiele do czynienia, więc rozumiem, że chodzi o mój symetryzm. Więc jakby ja to może wyjaśnię, bo trochę też staram się, może tak, w tej pracy, którą się zajmuję, jest jednak podstawowa zasada, że wyborca ma zawsze rację. My się z tym wyborcą możemy nie zgadzać. My możemy mówić, uważać, że on został wprowadzony w błąd, albo został oszukany, albo zostały wykorzystane jego emocje, ale na końcu on zawsze ma rację. Znaczy, jeżeli podjął taką decyzję, to ma do tego prawo, bo na tym polega demokracja. Ja też staram się zrozumieć, jaka może być motywacja wyborców na Węgrzech, nie rzucając wszystkiego na barki tego, że tam jest nierówna demokracja, nierówna media i tak dalej. Mówię, no argument taki, że w sondażach jednak opozycja prowadziła, a potem przestała prowadzić, znaczy, że coś się wydarzyło. Jakbym miał wyliczać, czy na Węgrzech, czy w Polsce jakieś takie błędy i grzechy, na przykład dla mnie historia tego, że żona skompromitowanego byłego premiera jest liderem tam partyjnym i tworzy tą koalicję, no jest czymś w ogóle niezrozumiałego. No to jakbyśmy, wyobraźmy sobie, że po aferze Rywina odchodzi Leszek Miller i przez kolejne lata lewicą kieruje jego żona, prawda? Jakby to jakieś absurdalne rzeczy. Podobne sytuacje są zresztą w Polsce, takie oczywiste. Ktoś, kto ma dłuższą pamięć niż kilka tygodni, jest w stanie jednej i drugiej partii pewne rzeczy wytknąć. Znaczy, tak jak mówiłem, że problem Polski nie polega na tym, że nie ma partii lewicowych i że generalnie nie wykorzystuje się tych wyborców, tylko na przykład problem polega na tym, że partie opozycyjne skupiają się na miastach, a większość wyborców, zdecydowana większość mieszka w Polsce powiatowej, to jeżeli Donald Tusk mówi, że objedzie wszystkie powiaty do końca wyborów, a na razie objechał przez rok
20 czy 30, no to dla, jakby oczywiste jest, że takie rzeczy się wyciąga. Zresztą, żeby być symetrycznym, to tak samo jak Szymon Hołownia, Polska 2050, mówi, że teraz Jaśmina zmieni oblicze polityki i teraz tutaj członkowie będą jakby pokazywać kierunek, a jak do tej pory najważniejszym pytaniem na Jaśminie było, czy tam służbę zdrowia należy zmienić bardzo, czy tylko trochę, to to też jest jakaś niespełniona obietnica. Opozycja, Platforma deklarowała, że wyśle na Węgry obserwatora, żeby oglądał kampanię i żeby wyciągał z tego wnioski. Należy pytać opozycji, pytać Platformę, czy takiego obserwatora wysłała. I tu jeszcze a propos tego, co powiedziała pani Katarzyna, dotyczących big data i danych. Wiele osób wie, że byłem zaangażowany w kampanię Rafała Trzaskowskiego, kampanię prezydencką. I tam takim głównym motywem, takim po kampanii była taka myśl, że być może kampanię dało się trochę lepiej zrobić, ale już takimi siłami na bieżąco pewnie niewiele, ale że zabrakło jednej takiej fundamentalnej rzeczy, takiego oprzyrządowania baz danych, tego, gdzie są ci wyborcy opozycji, żeby ich w ostatnim momencie zmobilizować. I to był główny wniosek po tej kampanii. Za chwilę będzie 2 lata po wyborach prezydenckich w Polsce. Ja jestem w stanie się założyć absolutnie, nie wiem, bo nie bywam tam od dawna, że te bazy nie są tworzone, że nie są tworzone te narzędzia. Znaczy, że pewne rzeczy się zapowiada i mówi, a potem się ich nie realizuje. I potem na końcu, to już kończąc, to będzie trochę jak jest w filmie Big Short. Nie wiem, czy znacie, to jest bardzo fajny film o kryzysie 2008. Tam na końcu filmu aktor Steve Carell, grający tam pewną postać, gdy już wie, że ci szefowie banków nie zostaną ukarani za ten kryzys, mówi, że im tak na końcu wina zostanie zrzucona dla osoby biednej i emigrantów. I tak samo będzie w Polsce. Znaczy w Polsce, jak kolejny raz wygra PiS, znowu winą będzie, że to tam 500+, Kurski, TVP Info. Oczywiście jest cała masa rzeczy, które opozycja powinna robić, a nie robi i przez to sobie te swoje szanse umniejsza. Czy mamy równe szanse w Polsce? Oczywiście, że nie, ale to wymaga od opozycji więcej, a nie mniej. Więc jeżeli w tym moim symetryzmie jestem takim wyborcą, jestem traktowany jako takiego zwolennik rządu, no to niech tak będzie, to jest taka praca. Ale jakby my często analizujemy i też prezentujemy dane, które pokazują, słuchajcie, tu jest problem, tu jest coś skandalicznego. Ostatnia rzecz, obiecuję, że to ostatnia rzecz. Opublikowaliśmy dane dotyczące tego, jak w wyborach do rad powiatów w całej Polsce startuje PiS i Platforma. PiS wystawia listy do rad powiatów praktycznie we wszystkich powiatach ziemskich, 316. Platforma w 2014 roku wystawiła w 200, w 2018 wystawiło 150, gdzie sama się wycofuje z tej Polski powiatowej, a potem się dziwi, dlaczego w tej Polsce powiatowej przegrywa. Przepraszam, że tak długo, ale jestem strasznie gadatliwy. Łukasz, jesteś moim imiennikiem, masz fory. Jan Szyszko. Ja odniosę się z kolei do pytania o to, jak wyglądała współpraca opozycji węgierskiej przed wyborami. Więc 5 z tych partii, które utworzyły dzisiejszą koalicję, miała historię współpracy raz w 2019 roku w wyborach samorządowych na mera Budapesztu. Wygranych wyborach samorządowych na mera Budapesztu. I ten sukces był przyczynkiem do z jednej strony poszerzenia tej koalicji i spróbowania zrobienia czegoś bardziej ambitnego na wybory parlamentarne w zeszłą niedzielę. W międzyczasie do koalicji dołączył ten prawicowy Jobbik, który przeszedł właśnie do konserwatyzmu. I naprawdę przez cały ten okres od października 2000 do zeszłej jesieni trwały negocjacje tego, jak ułożyć kierownik wystawić i jak je przeprowadzić, by dać szansę głosowania na największej liczbie Węgrów. Warto zauważyć, to już padło w pokoju, czy nie, ale że to po prawyborach, po tym jak dano możliwość zagłosowania i wyboru kandydatów, zjednoczona opozycja cieszyła się największym poparciem. To wtedy niezależne telewizje
telewizję, w przypadku największą niezależną telewizją jest telewizja internetowa, transmitowały debaty regionalne, które było uznawane jako wreszcie coś ciekawego w polityce i za wreszcie rozmowa o sprawach, nie o ludziach. To te czynniki, właśnie skupienie się na meritum, wyjście do ludzi, otwarcie na procedury demokratyczne dały opozycji przewagę chwilową, jak się okazało nad Fideszem. Później, gdy przyszło do organizacji kampanii, spraw przekazowo ambicjonalnych, o których już wspominałem, to cała ta inicjatywa się posypała. Natomiast warto podkreślić to że no, Zjednoczona Opozycja nie była przedsięwzięciem, które ktoś sobie wymyślił w poniedziałek, a we wtorek wdrożono, tylko wymagała dużej i długiej współpracy i pewnie udało jej się stworzyć tylko dlatego, bo wszyscy wiedzieli, że system jest większościowy i nie ma wyjścia. Na szczęście w Polsce system jest proporcjonalny i pod ścianą taką jak Węgrzy nie stoimy. Dziękuję. Janku, czy Kasiu chcesz coś dodać? Ja króciutko bym się odniosła do pytania Krzysztofa jeszcze o te systemy. Bardzo proszę profesora Flisa od nas pozdrowić. Rozmawiamy z nim i szanujemy bardzo i czytamy oczywiście. Jeśli chodzi jeszcze taki kamyczek odnośnie, bo już trochę o tym systemie polskim była mowa, ale jeszcze jedna uwaga, mianowicie bardzo różnie się ten DONT rozkłada w zależności od wielkości okręgów wyborczych. I teraz dużo większa premia dla dużych jest w małych okręgach, a mniejsza lub żadna wręcz w dużych okręgach. Tak się składa w Polsce, że w większości małych okręgów z powodu tego, że częściej, choć nie zawsze one są także w tych obszarach Polski, gdzie są mniejsze miejscowości, PiS ma większą przewagę. I z tych wszystkich powodów szacowanie na podstawie takich danych sondażowych ogólnopolskich jest bardzo niedokładne. Tak naprawdę, jeżeli ktoś by chciał szacować, to musiałby szacować na takich danych, które pozwoliłyby szacować na poziomie okręgów, a to oznacza znacznie większą próbę i no już nie będę dalej wchodziła w technikalia, ale myślę, że to jest coś, o czym warto wiedzieć. I jeszcze jedna uwaga o, myślę, istotna, o kwestii, która tu padła w komentarzu o poróżnionej opozycji. I chciałabym zwrócić uwagę na takie trochę kleszcze, w których dzisiaj się znajdują partie prodemokratyczne. Z jednej strony jest i bardzo zasadne, ja bardzo popieram ten pogląd, oczekiwanie, że mają mówić jak, a nie tylko ile. A z drugiej strony, jeżeli zaczynają mówić jak, to się nagle okazuje, że się różnią. A jak się różnią, to są już poróżnione. No i wtedy znowu jest widocznie oczekiwanie, że mają się nie różnić, no w związku z tym, czyli nie poróżniać, nie kłócić, czyli mają się cofnąć z tego jak. I dlatego przyjmując, znaczy ja uważam, że należy strona prodemokratyczna musi od siebie oczekiwać najwięcej jak się tylko da, czyli nie od PiS-u, a od siebie, przy czym to oczekiwanie uważam, że powinno być rozciągnięte na polityków, ekspertów, dziennikarzy, na wszystkich, dlatego że to wszyscy razem decydujemy, dokąd pójdziemy. To nie jest tylko tak, że decydują tylko politycy albo że jakoś bardziej decydują media, dopiero wszyscy razem, jeżeli jest odpowiednia refleksja, między innymi właśnie taka refleksja. I znowu Czechy. My niby tutaj o Węgrzech, ale Czechy są strasznie ważne. Czechy, czeska opozycja znalazła na to rozwiązanie między to poróżnienie a różnienie się. Stworzono dwa bloki i te dwa bloki były w miarę tożsame, wewnętrznie były ideowo zbieżne, co im pozwoliło zrobić programy. I te programy oni zrobili transparentnie, oni podpisali porozumienia programowe dostępne dla wyborców. W związku z tym uszanowali także wyborców, przedstawili to jak, ale równocześnie wzięli pod uwagę trochę także jak wygląda system wyborczy w Czechach, bo tego też ignorować nie można. Dzięki. Dziękuję Kasiu. No i słuchajcie, nie wiem kiedy godzina minęła, ale posiedzimy jeszcze, więc proszę się nie martwić, proszę dalej się zgłaszać z pytaniami, chociaż i tak już mam pełną listę. Kolejny set, jeśli chodzi
kolejny set, jeśli chodzi o mówców, może o pytania. Zgłosił się pan Michał Kolanko, nie premier, oraz Maro Bro. Więc proszę, Michał Kolanko, o zadanie pytania. Dobry wieczór. Dziękuję za udzielenie mi głosu, też dziękuję za tą interesującą dyskusję i chciałbym zapytać tak praktycznie, bo dzisiaj Donald Tusk, w Faktach po Faktach słuchałem jego wypowiedzi, powiedział, że teraz opozycja powoła taki komitet, jak rozumiem, to opozycja w tym składzie, który był w tej sobotniej debacie o konstytucji, czyli ruch Szymona Hołowni, partia Szymona Hołowni, Platforma, Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica, tak to zrozumiałem, że tak to Donald Tusk sugerował, że teraz opozycja powoła jakiś komitet, który będzie zbada po prostu obiektywnie, który wariant startu jest najlepszy. I tak po prostu praktycznie chciałbym państwa zapytać, czy rzeczywiście, czy bardziej kieruję to do przedstawicieli ruchu Szymona Hołowni, czy rzeczywiście tak się stanie, to znaczy, czy Szymon Hołownia, czy państwo uważają, że to jest dobre podejście, żeby teraz robić badania i się później na podstawie tych badań zgodzić, bo na coś, czy to jest droga do wariantu i sytuacji na Węgrzech, czy to jest droga do wariantu i sytuacji w Czechach, bo w Czechach też te decyzje polityczne dotyczące list, tak jak pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, i list, i bloku przede wszystkim, i programów, no zapadały, tak jak mówiła pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zapadały wcześnie i były dosyć transparentne. I pytanie, czy też w jakim sensie to nie jest tak, że trochę już jest mało czasu, paradoksalnie, no bo wybory, jeśli nawet będą w terminie, no to już jest kwestia roku, kilku miesięcy, za rok o tej porze będziemy już praktycznie w kampanii wyborczej. Natomiast na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, całkowicie bezwstydnie promując się, że bardzo wiele spraw dotyczących opozycji i poprzedniej kampanii wyborczych, też tej kampanii prezydenckiej z 2020 roku, wiele, wiele różnych ciekawych, myślę, obserwacji smaczków i kulisów jest w mojej książce, która już 26 kwietnia, która nazywa się Game Changer, za kulisami polityki, wtedy jest premiera, więc też państwa, korzystając z okazji, zachęcam do lektury. Książka też już jest w przedsprzedaży, więc zapraszam do lektury. I to na razie wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Michale, także za ten subtelny produkt placement, ale jest wszystko okej, okay, no i teraz nie premier. Ja mam, dzień dobry, cześć, słuchajcie, Krzysiek, nie premier, ale ja mam propozycję, żeby jednak, ponieważ pytanie pana redaktora było dosyć nurtujące, żeby wybrzmiała odpowiedź, to znaczy ja poczekam na odpowiedź ewentualnie na pytanie pana redaktora Kolanko i dopiero być może wrócę do głosu. Taka jest moja propozycja, chyba że macie inne... Krzysztofie, zadaj pytanie, myślę, że nie przyłamywać. Dobrze. Moje pytanie jest proste, ponieważ mnie interesują analogie, to znaczy porównanie tego, co się dzieje w Polsce i tego, co się dzieje na Węgrzech. Poszukuję pewnych spójności, bo to mi pewne rzeczy tłumaczy. Bardzo krótko, wydaje mi się, że elektorat małomiasteczkowy na Węgrzech jest tak samo opanowany przez Orbana, jak elektorat małomiasteczkowy w Polsce jest opanowany przez PiS. Pytanie jest takie, czy wiemy, jak opozycja węgierska poradziła sobie w tych węgierskich końskich, jakie miała wyniki, jakie miała przekaz i czy w ogóle miała przekaz do tych małomiasteczkowych wyborców. Z polskiego gruntu wiemy, że tak naprawdę bez tych końskich się nie da wygrać wyborów. Drugie pytanie, czy prawdą jest, że opozycja węgierska w tych wyborach była bardzo niespójna? Ja widziałem, jeśli chodzi o przekaz, nie być może merytoryczny, ale taki bardziej wizerunkowy, ja widziałem jakieś migawki w telewizji i zapewniam, że nie była to telewizja TVP Info, że mimo że to był jeden obóz, jedna koalicja opozycji, to było marketingowo zupełnie różne ulotki, zupełnie różny przekaz, każdy sobie, czyli oni byli tak razem, ale osobno. To jest moja teza też, która, że tak w jakiś sposób tłumaczy ten jednak trochę słaby wynik tej opozycji. Więc te dwa pytania, dziękuję bardzo. Jeżeli ja mógłbym się tu włączyć na chwileczkę, bo padło coś takiego, że
Zjednoczona, że nasz sukces senacki, który był przy wyborach parlamentarnych ostatnich, no wskazuje, że Zjednoczona Opozycja ma sens. Może źle to powiedziałem, ale tak to zabrzmiało kilka bloków wypowiedzi poprzednio. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli mamy listę, jeżeli mamy kandydata z, no mówiąc umownie, z niepisu, tak, to akurat nie był mój przypadek, który nazywa się, przepraszam za nazwiska dla celów ilustracyjnych, ale to jest żadna tajemnica. Jestem zwolennikiem niepisu i kandydatem niepisu w okręgu wyborczym jednomandatowym jest Kazimierz Michał Ujazdowski, no to ja nie idę po prostu głosować. I wszystko, tak, bo nie mam wyboru tutaj. W związku z tym to się moim zdaniem nie sprawdziło i to wcale, i te wybory do Senatu to żaden sukces, bo jeden głos to nie jest żaden sukces. To jest bardzo, bardzo chwiejne. To jest coś takiego. A inna rzecz, która mi przychodzi tutaj do głowy odnośnie wspólnych programów i tak dalej, w biznesie funkcjonuje coś takiego, co się nazywa koopetycja, po polsku coopetition, czyli mamy w tym samym współpracę i konkurencję, to znaczy współpracujemy coś tworząc i adresujemy nasze produkty do innych grup odbiorców, do innych klientów, do innych segmentów rynku. Tyle tylko, że nasza opozycja będzie miała problem z tym, ponieważ jest konkurs, kto więcej, tak? Co oznacza, mamy pewien wspólny program, a tutaj się różnimy, ale my bardziej niż oni dbamy o was, chcemy dla was i tak dalej. Nie potrafią w jakiś sposób z tego zrezygnować. Dobra, jeśli mogę albo do kropki, albo, bo nie zadałeś jeszcze pytania. Nie, no to zadam po prostu pytanie następujące. To jest pytanie być może retoryczne. Czy stać nasz, tak jak gdyby, no i tutaj mamy szereg prominentnych osób, czy stać w przedstawicieli naszej opozycji, żeby się troszeczkę ograniczyć w punktowaniu tych, jakby to powiedzieć, tej koopetycji swojej, czyli tych, z którymi jednak chcemy współpracować? To jest moje pytanie. Czy stać? Dzięki. Jadku, zgłaszasz się, widzę, do odpowiedzi. Tak, dzięki. Mi się wydaje, że analizy dotyczące tego, co się, jaki układ w Polsce się najbardziej opłaca, są ogólnodostępne. Ja tutaj też wykorzystam okazję na autopromocji. Polecę analizę, którą opublikowaliśmy dziś z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, która jest dostępna na stronie Strategii 2050, której argumentujemy za rozwiązaniem wieloblokowości jako tym odpowiednim i najlepszym pewnie dla Polski w polskim systemie wyborczym, który też na pewno jest bardzo porównywalny do systemu czeskiego i ja też nie ukrywam, że bardzo blisko mi jest do rozwiązań, które przyjęli Czesi. Uważam je za właśnie właściwe wyważenie tej różnorodności światopoglądowej, ale też zapewnienia, by wszystkie partie tej prodemokratycznej opozycji przekroczyły próg wyborczy. I to się udało i dzięki temu Czesi wygrali. Nie wygraliby w jednym bloku, moim zdaniem, nie wygraliby, gdyby poszli podzieleni. Natomiast prawdą jest, że takie rozwiązanie wymaga ustępstw i pójścia na czasem niewygodne kompromisy przez wszystkich członków takich koalicji i również kluczem jest to, żeby takie porozumienia były transparentne. Pytanie o to, jak sobie Węgierska poradziła w Węgierskich Końskich, to w kilku słowach nie poradziła sobie, no bo w tych okręgach jednomandatowym poza Budapesztem udało się wyjąć pojedyncze mandaty, natomiast celem było to, czy strategią było to, żeby wystawiać w tych okręgach wiejskich kandydatów bardziej konserwatywnych i takich, którzy rzeczywiście mają tam szansę. Problemem oczywiście było też to, że no nie było dostępu do tradycyjnych mediów, które są w dużym stopniu zdominowane
przez Fidesz niż przez PiS, więc ciężko było dotrzeć do wyborców na wsi w małych miasteczkach, stąd duży nacisk, który węgierska zjednoczona opozycja kładła na kampanię door to door, której skuteczność jest ograniczona, no ale w momencie, w którym nie ma alternatywy, to rzeczywiście na to szły środki. Ja też dodam, że Węgrzy mają o wiele trudniejszą strukturę demograficzną, ponieważ drugie największe miasto na Węgrzech jest no, porównywalnie wielkości Sosnowca w Polsce, także im odpada ten elektorat wielkomiejski, który w Polsce jest rozmieszczony po kilku dużych i bardzo dużych ośrodkach miejskich. Tam jest Budapeszt, miasto średnie, miasta małe, I potem wieś, także struktura odpowiadająca, czy struktura elektoratu odpowiadająca Polsce. Tyle ode mnie, nie wiem, czy tam jeszcze było jakieś pytanie w tym bloku, ale chyba na tu postawię kropkę. Kasiu? Dzięki. Ja bym odpowiedziała na pytanie pana Michała, że tak, znaczy ja się w pełni zgadzam, że jest bardzo dzisiaj potrzebna debata o tym, jaka jest optymalna droga do wygrania demokracji. Zresztą tak się nazywa ten nasz tekst, który tutaj product placement już Janek zrobił, czyli bloki wyborcze, która strategia pozwoli nam wygrać demokrację. Ale ja bym miała takie przekonanie, że tutaj znowu, to znaczy zostawienie tego wyłącznie politykom i przyglądanie się jak oni w ramach jakiegoś komitetu, ja o tym słyszę teraz, prawdę powiedziawszy, po raz pierwszy, więc się odnoszę tak jakby do faktu zewnętrznego zupełnie, to będzie zawsze dyskusja w imię partii, nie patrii. I teraz rolą ekspertów i rolą komentatorów jest dopilnowanie, żeby rozwiązania były w imię patrii, a nie partii. I trudno tego oczekiwać od polityków, żeby oni myśleli wyłącznie tak. To jest no, w moim przekonaniu rola właśnie komentatorów i ekspertów, żeby pilnowali, a zmierzyć to się da bardzo dobrze, w czyim to jest imieniu, dlatego że jeżeli jest układ, na którym wszyscy się muszą posunąć, to znaczy, że to jest układ dobry dla dobra wspólnego i to się daje dosyć łatwo zmierzyć. I krótka to odniesienie do tego pytania, komentarza odnośnie Senatu Polskiego, bo tu rzeczywiście jest bardzo ciekawa rzecz się wówczas zdarzyła. Otóż 900 tysięcy osób, które zagłosowały na jedną z partii prodemokratycznych do Sejmu, one szły oczywiście oddzielnie, to Państwo wszystko wiecie, nie zagłosowało na jedną listę do Senatu. Nie zagłosowało dlatego, że w ogóle nie zagłosowało, albo bo zagłosowało na kogoś spoza tej listy, co pokazuje dokładnie to zjawisko, że jednak jedna lista powoduje, że wyborcy, którzy mają wyraziste poglądy, albo poglądy są, nie lubią którejś z partii, jakoś należą do elektoratów negatywnych, bo każda z tych partii ma także elektoraty negatywne, po prostu nie są w stanie przejść ponad to i mają do tego prawo, bo wyborca na końcu ma rację i nie głosują. Niemniej akurat w Senacie to jest stricte większościowa ordynacja. Więc znowu, gdyby nie było tego bloku, to prawdopodobnie nie byłoby nawet tych 51 senatorów. No ale w Sejmie jest ordynacja proporcjonalna z Dontem, który jakoś tam gratyfikuje większe listy, ale jednak jest to ordynacja proporcjonalna. Czy ja mogę się trochę potem? Łukaszu, oczywiście teraz jest twój czas. Super, bo chciałbym się troszeczkę pokłócić z panią Katarzyną. Szczególnie jeśli chodzi o Senat i tutaj uprzedzam, bo jakby te spory już prowadziłem wcześniej, jestem przygotowany i robiliśmy na ten temat analizy i badaliśmy. Akurat jeśli chodzi o Senat, jakby sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Żeby zobaczyć, jak wyglądała jak głosowanie do Senatu, jakby mamy dwie sytuacje. Są sytuacje w połowie mniej więcej okręgów, było tylko dwóch kandydatów. Był kandydat opozycji, był kandydat PiSu i w pozostałych 50 okręgach był kandydat opozycji PiSu i tam trzeci, czwarty, piąty kandydat. I te 900 tysięcy, o których
mówiła pani Katarzyna, dotyczy tych wyborców trzecich, czwartych, piątych. Na przykład PiS dogadał się z bezpartyjnymi samorządowcami i oni wystawili swoich kandydatów. Ale tam, gdzie było tylko dwóch kandydatów, to nie tylko, może nie 100%, ale 98% wyborców opozycji zagłosowało na kandydata opozycji, to jeszcze wyborcy Konfederacji, którzy nie mieli swoich kandydatów, w proporcji mniej więcej 60-40 głosowali na kandydata opozycji, a nie kandydata PiSu. To się da idealnie policzyć, tych okręgów było 50, dwóch kandydatów, to się bardzo łatwo liczy. Tylko problem polega na tym, nie da się Senatu przełożyć na Sejm, mimo że ta lojalność wyborców była. Znaczy to było łatwo, można było sobie sumować głosy do Sejmu na terenie tego okręgu do Senatu na Platformę, SLD, PSL i jak się one przykładały do Senatu. Tylko problem jest inny. Do Senatu w polskim systemie głosuje się przy okazji. To znaczy idzie się na wybory do Sejmu, one są wielokrotnie ważniejsze. Idzie się głosować do Sejmu, wybiera się swoją partię, jest ta mobilizacja i to jest coś, co zawiodło w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2018 i podejrzewam, że mogło też zaważyć w wyborach na Węgrzech. I dlatego mówiłem o tych podobieństwach, jeśli chodzi o sondaże, bo sondaże żadne nie pokazywały tak wielkiej różnicy. I tak samo jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego te sondaże pokazywały, że ta różnica będzie mniejsza, nawet że opozycja może wygrać, a potem okazało się, że część wyborców opozycji nie poszło na wybory, no to w wyborach do Sejmu, gdzie są różne, już różne listy, jakby nie mamy tego problemu, znaczy każdy idzie głosować na swoją listę, a przy okazji głosuje do Senatu i dlatego ten Senat, jeżeli byśmy powtórzyli układ do Senatu i w każdym okręgu było tylko dwóch kandydatów, to jesteśmy w stanie wyliczyć co do jednego mandatu, ile mandatów dostanie PiS, a ile mandatów dostanie opozycja, bo to było przełożenie 1:1. Tak więc tylko tutaj ad vocem, jeśli chodzi o Senat, mamy to bardzo dobrze policzone. Czy ja mogę ad vocem do ad vocem? Oczywiście, Kasiu, czekałem tylko na ciebie. Ojej, myślałam, że mi każesz natychmiast się wyciszyć. Już mówię, bo wbrew pozorom ja się zupełnie z Łukaszem zgadzam, tylko sytuacja sejmowa będzie właśnie z trzecim, czwartym i piątym kandydatem. Będzie Konfederacja, będzie Agrounia i tak dalej. Dlatego jest ta analogia, bo rzeczywiście to się tak rozkładało, że jak było dwoje, to była pewna dyscyplina, no tak to nazwijmy w cudzysłowie. Tylko że w Sejmie nie będzie dwóch, tylko będzie Konfederacja, Agrounia i tak dalej. Dziękuję, Kasiu. I teraz kolejny set pytań. Mariusz Szopiński, potem Mario Mariański, potem jeszcze jedna osoba. Dobry wieczór Państwu, Mariusz Szopiński. Mój przedmówca troszkę zaczął, że tak powiem, moje pytanie, wszedł w nie. Mam pytanko, patrząc na porażkę węgierskiej opozycji, mam pytanie, czy uważacie Państwo, że jest w ogóle możliwe zespolenie polskiej opozycji i czy jest sens, aby to robić? PiS to mimo wszystko karnie trzyma na wrydzach opcja, partia. Nasza opozycja chyba raczej jest zbyt różna i zbyt niestety łasa na władzę. Tutaj już padały takie te słowa. Chciałbym przypomnieć tylko, że pojawienie się lidera Platformy, tak, nie zabrało głosów PiS-owi, a delikatnie mówiąc, zabrało troszkę ruchowi 2050. Stąd moje pytanie, czy to, co pytam, tak, czy jest sens, aby to robić i czy jest w ogóle możliwe. Dziękuję bardzo, tyle. Dziękuję, Mariuszu, teraz ja mam jakieś problemy techniczne. I Mario po raz drugi dzisiaj z pytaniem. Dobry wieczór jeszcze raz, dzięki za głos. To ja troszkę tak ad vocem do tego, co wcześniej pan Łukasz tutaj właśnie powiedział,
ponieważ powiedział o tej lewicy, że to jest bzdura, że badania potwierdzają, że to nie jest tak, że to jest jakiś tam elektorat, który jest uśpiony, siedzi w domu. Tylko jest jedna rzecz. Ja nie powiedziałem, że ten elektorat siedzi w domu i czeka, tak? Ale powiedzmy sobie wprost, żyjemy w kraju, w którym do kościoła chodzi mniej niż 50% głosów, w którym bardzo wiele osób popierało prawo kobiet do aborcji. Żyjemy w kraju, który był rządzony w którym dwie kadencje rządził Aleksander Kwaśniewski, w którym SLD miało przecież ponad chyba tam, nie wiem, 40% chyba głosów łącznie w pewnym momencie. I jakby do czego zmierzam? To nie jest tak, że wszyscy wyborcy takiej zdroworozsądkowej, powiedzmy w miarę lewicy, o takich zdroworozsądkowych podejściu lewicowym, że oni siedzą w domu. Chodzi o to, że część z tych wyborców siedzi w domu, ale część z tych wyborców między innymi głosuje na PiS dzisiaj, tak? Oczywiście to nie jest tak, że oni nie głosują też jednocześnie i na Platformę, i być może na ruch Szymona Hołowni. Myślę, że nie na Konfederację, ale to też myślę, że tylko ze względu na ten element, przepraszam, element ZUS-owo, bo może zabrzmieć negatywnie, myślę, że ze względu na ten pierwiastek, ten taki mocno skrajnie religijny, tak? To znaczy, gdyby w Konfederacji władze miały same takie osoby jak Artur Dziambor, to myślę, że wynik Konfederacji byłby dużo lepszy i też część nawet elektoratu lewicowego by na obecnie na Konfederację po prostu z braku laku zagłosowała. I to o to mi chodziło, że gdyby nawet te kilka procent wyrwać... Do kropeczki, prosimy. Do kropeczki. Chodziło mi o to, że nawet jeżeli, nie wiem, 3% ludzi więcej by poszło na wybory i by zagłosowało na taką stosowną partię lewicową, którzy teraz siedzą w domu, i gdyby 3% z tych ludzi zamiast na PiS zagłosowałoby dzięki temu właśnie na taką partię, no to ten wynik wyborczy mógł być inny. Ale natomiast jakby przechodząc teraz już do pytania, no bo rozumiem, że ta nasza dyskusja ma na celu to, żeby gdzieś tam wyciągnąć wnioski i żeby w Polsce było też lepiej, tak? Czemu nie możemy się dogadać tak, żeby zawrzeć jakieś takie porozumienie z punktu widzenia, nie wiem, samorządności, z punktu widzenia podejścia do rozliczeń polityków, którzy łamali prawa, z punktu widzenia podejścia do na przykład sądownictwa, jak ono powinno zostać zreformowane i czemu by nie podpisać po prostu takiego paktu, że okej, że w momencie, kiedy odsuniemy PiS od władzy, to po prostu obiecujemy tutaj wspólnie, każdy podpisuje się pod tym, że za tym i za tym wspólnie zagłosujemy bez żadnych tam po prostu wyjątków już i targowań się, ale pójdźmy dalej osobno do wyborów jakby z konkretnym programem naszym, nie wiem, gospodarczym, światopoglądowym i tak dalej. Czemu czegoś takiego jakby nie zrobić? Dziękuję, Mario. I teraz Kloczek, użytkownik Kloczek. Cześć wszystkim. Ja tylko chciałem, że tak powiem, kilka rzeczy skorygować. W momencie, kiedy tutaj padło, że tak powiem, zdanie, że jak Tusk przyszedł, to tylko troszeczkę odebrał procentów, że tak powiem, 20-50. Otóż jak tuż przed powrotem, tak zwanym powrotem Tuska, 20-50 miało ponad 20%. Teraz, jak wystarczy zajrzeć sobie na e-wybory EU, dzisiaj już widać, że już pierwszy raz 20-50 zleciało poniżej 10%. To tak a propos tego troszkę. Pani Kasia fajne zdanie powiedziała o walce o demokrację. Demokracja to jest ustrój polityczny. W Polsce nikt nie zamierza zmieniać ustroju politycznego, proszę panią. Także ma pani coś nie tak, że tak powiem, z tym, czym jest demokracja i czy należy o nią walczyć. Demokracja jest ustalona przez prawo, przez obowiązujące prawo, przez konstytucję, przez reguły wyboru reprezentantów. Nikt tego nie zamierza, proszę panią, zmieniać. I nikt nie zmieniał, żeby było śmiesznie, od wielu lat. Co do jeszcze jednej rzeczy, jakichś reform sądownictwa i tak dalej, no niestety opozycja miała lata, dekady na to, żeby reformować akurat tą część, że tak powiem, czyli władzy. Nie zrobiła dokładnie nic. Dzisiaj już nikt nie spodziewa się, że opozycja zrobi cokolwiek, ponieważ przez lata pokazywała, co na ten temat w ogóle sądzi.
Także bardzo ciekawe jest też to, że się zajmujecie, że tak powiem, aspektami technicznymi, jak, co robić, żeby wyborcy zagłosowali, ale tak na dobrą sprawę, ale tak, może da mi pan dokończyć? To oczywiście proszę do kropki, bo już czas. Dziękuję. Jak co zrobić, ale w ogóle się nie zastanawiacie nad programem wyborczym, w ogóle. Jeśli chodzi jeszcze o Węgry, to tylko takie proste dwie liczby. Na Fidesz głosowało 2,85 miliona wyborców, na całą opozycję 2,35. Także możecie sobie naprawdę mówić, że tam media, że jakieś inne rzeczy i tak dalej, że tam, nie wiem, wieś poza miastem, inne rzeczy. Liczby są liczbami. Możecie naprawdę patrzeć pod dowolnym kątem i tam nic nie wypatrzycie. Także... Dziękujemy. No, także... Jeżeli chcecie cokolwiek zrobić, to zajmijcie się po prostu programem wyborczym, a nie pieprzeniem o głupotach. Naprawdę, o głupotach. Dziękujemy. Proszę bardzo. Myślę, że tutaj już możemy postawić kropkę. Nikt nam nie powie, że nie pozwalamy każdemu dojść do głosu. Ja ciężko się zgłaszę. Tak jest. Odhaczam ten mikrofon i zawsze się pierwszy wyrywam. Nie chcę tutaj przed szereg wychodzić, ale ja bardzo dużo ocen w tych wypowiedzi. Ja odniosę się może tylko do dwóch aspektów. Wydaje mi się, że teza, która padła, to jest to, że przed przejęciem przewodnictwa w Platformie przez Donalda Tuska suma poparcia dla partii prodemokratycznych była większa niż dziś, a PiS cieszył się mniejszym poparciem niż dziś, co i obie te tezy są prawdziwe, jeżeli dobrze zrozumiałem to, co padło wcześniej. A co do programów, ja nie mógłbym się bardziej zgodzić. Dzisiaj rozmawia pan z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz z Instytutu Strategię 2050. My przez 2 lata działalności przygotowaliśmy 6 dokumentów programowych, analiz, które przedstawiają właśnie to, jak zmienić poszczególne sektory czy poszczególne aspekty życia w Polsce, od takich spraw jak reforma Trybunału Konstytucyjnego przez Polskę na zielonym szlaku, która mówi o tym, jak przeprowadzić transformację energetyczną, przez plan kilkusetstronicowy naprawy systemu ochrony zdrowia, po na przykład plan rozdziału państwa od kościoła. Także te dokumenty są. Inna sprawa jest to, czy one się przebijają tutaj do mainstreamu tak zwanego. Tutaj pewnie się zgodzę, że się nie przebijają. Natomiast twierdzenie, że takich dokumentów nie ma, no jest po prostu nieprawdziwe. Drugie pytanie było o tym, czy jest możliwe zespolenie opozycji. Ja bym to trochę przeformułował i odpowiedział pokrótce pytaniem na pytanie, czy zespolenie opozycji jest pożądane. Moim zdaniem nie jest. Moim zdaniem jest też totalnie sprzeczne z duchem demokracji. Partie są z definicji od tego, by się ze sobą różnić. Gdy są różnice, to naturalną konsekwencją tego jest to, że przestają reprezentować poglądy jakiejś części swoich wyborców. I w rezultacie tych wyborców tracą, bądź mówiąc bardziej analitycznie, następuje demobilizacja elektoratu. To było też widoczne na Węgrzech, wracając do punktu wyjściowego naszego spotkania, gdzie partią, która najwięcej straciła w stosunku do ostatnich wyborów, był właśnie ten konserwatywny Jobbik, którego wyborcy, ci nacjonalistyczni, bardziej na prawo, wręcz o zabarwieniu brunatnym można by powiedzieć, od partii, która usytuowała się jeszcze na prawo od Fideszu i zajęła stare miejsce Jobbiku, dzięki czemu ci nowi nacjonaliści weszli do węgierskiego parlamentu, a Jobbik trochę swoich reprezentantów stracił. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Janku, Łukaszu, Kasiu. To może, bo byłem chwilę jakby wywołany, to tylko a propos tej lewicy i tak dalej. Czy znowu nie chcę być posłańcem złych nowin, ale mówienie o potencjalnych przepływach pomiędzy lewicą a PiS-em jest czysto teoretyczne i nieprawdziwe. I wszystkie dane, wszystkie sondaże pokazują, że tych przepływów pomiędzy tymi partiami nie ma. Z tego względu, że różnice pomiędzy lewicą a obecnym rządem nie są programowe, tylko emocjonalne i światopoglądowe. Znaczy ta lewica jest taką lewicą emocjonalnie światopoglądową, a nie dotyczącą kwestii gospodarczych. Więc tych przepływów tam nie ma. Nie ma w PiS-ie uśpionych wyborców lewicy, że jak przyjdzie teraz partia lewicowa i ona będzie coś proponować. Ale druga rzecz, która też jakby się przewija też i w naszej dyskusji, trochę nawiązując do tego, co mówiłem na początku, wykorzystując, że pewnie za chwilę będziemy kończyć, a mamy tu chwilę osób, trochę osób, to chciałbym zrobić taki mały eksperyment. Znaczy, chciałbym, żebyście zamknęli oczy i sobie w sercu i w głowie odpowiedzieli na pytanie, które wam zada. Tak jakby ankieter wam zadawał pytanie. Jeżeli by dzisiaj doszła do władzy opozycja, to w Polsce żyłoby się lepiej osobom gorzej zarabiającym czy lepiej zarabiającym? I jestem przekonany, że jeżeli sobie szczerze odpowiedzieliście na to pytanie, to w większości z nas odpowiedź brzmi, no oczywiście, że ludzie trochę lepiej zarabiający, z tego względu, że z tym się też opozycja trochę kojarzy, a PiS się kojarzy z czymś innym. I problem techniczny i problem polityczny polega na tym, że ludzie gorzej zarabiający, jest ich po prostu wielokrotnie więcej. Więc oni musieliby głosować przeciwko swojemu absolutnie podstawowemu interesowi. Jak się robi badania w miastach, a my takich badań robimy bardzo dużo, pytamy o priorytety w miastach, co jest najważniejsze, to prawie wszędzie wygrywa opcja dobre miejsca pracy, znaczy pieniądze. To jest najważniejsze dla ludzi. I jeżeli będziemy myśleć o tym, że opozycja musi stworzyć jakieś porozumienie, żeby rozliczyć PiS, wprowadzić praworządność, naprawić sądy, Unia Europejska itd., to są rzeczy drugo-, trzeciorzędne dla tych wyborców. Jeżeli będą mieć przekonanie i są to ważą sobie na takiej wadze w głowie, na zasadzie okej, jak będzie rządzić Platforma czy Hołownia, czy premierem będzie Hołownia czy Tusk, to pewnie stracę, no ale będzie praworządność. Prawda? To samo w sobie brzmi absurdalnie. Jeżeli opozycja nie prześcignie tego myślenia, nie będzie potrafiła dotrzeć do tych ludzi, żeby automatyczna odpowiedź właśnie nie była taka, że lepiej się będzie żyło ludziom lepiej zarabiającym, no to nie wygra. I tutaj na koniec tylko, bo pada ten przykład Czech. Wystarczy sobie zsumować poparcie dla tych partii, które wygrały wybory, bo mówię, można startować w jednym bloku, dwóch, trzech, czterech, ale jeżeli nadal w Polsce poparcie dla PiS-u plus Konfederacji będzie w granicach 50%, a mniej więcej na tyle się mniej więcej to składa przez ostatnie wybory, to bez względu, czy to będzie jedna lista, 5 list czy 15, PiS będzie dalej rządzić w Polsce, ewentualnie w koalicji z Konfederacją. To jest clue, jakby jak pozbawić ich części tych wyborców. I nie da się ich pozbawić, tych wyborców, jeżeli odpowiedź na to pytanie, które wam zadałem, jest taka, że opozycja będzie się kojarzyć dalej z ludźmi i że skorzystają na tym ludzie, którzy lepiej zarabiają niż gorzej zarabiają. To tyle ode mnie. Dzięki Łukaszu. Kasiu, czy chcesz dodać, dopełnić? To ja tak, jedno słowo o demokracji. Otóż odchodzenie od demokracji to jest proces. Nigdy nie słyszałam, żeby siła polityczna, która odchodzi od demokracji, nazywała to po imieniu, tylko zawsze mówiła, że nic takiego się nie dzieje, jak świat światem, historia historią i globalnie. I są zawsze dwa kierunki. To jest niezwykle powtarzalna rzecz, mianowicie ograniczanie mediów i ograniczanie sądownictwa. I tutaj zgodzę się z panem, który mówił, że nie było reform sądownictwa, zwłaszcza ostatnio, znaczy w jakichś tam ostatnich latach należało to sądownictwo uczynić bardziej dostępnym dla wszystkich ludzi, ale to, co się stało teraz, uczyniło je jeszcze mniej dostępnym, na co są całkiem twarde statystyki, ile trwają procesy, ile trzeba czekać i tak dalej. Więc
to, co zostało zmienione, nie uczyniło sądownictwa bardziej dostępnym, a wręcz przeciwnie. I może, jeśli mogę, jeszcze ad vocem do Łukasza, bo myślę, że to jest istotna rzecz, żeby odróżnić, co się ludziom kojarzy. I znowu ja tu z uporem mówię z poszczególnymi partiami prodemokratycznymi, bo jeżeli będziemy nazywać opozycja, to ludziom się będzie kojarzyło z największą partią opozycyjną, a największa partia opozycyjna według mojego rozumienia na dzisiaj reprezentuje ludzi bardziej zamożnych i dobrze, bo ci ludzie też muszą być reprezentowani. To też zrozummy, że to nie może być tak, że tylko ludzie o innej skali zarobków mają być niereprezentowani, ale jeżeli my chcemy, żeby różni ludzie w Polsce poczuli się reprezentowani, to musimy dopuścić także w języku i w narracji to, że są różne oferty. A tak naprawdę ja mam głębokie przekonanie, że w obecnej władzy ludziom mniej zarabiającym się żyje gorzej, dlatego że to ci gorzej zarabiający nie stać ich na prywatną edukację i nie stać ich na prywatną służbę zdrowia, a prywatyzacja państwa polskiego poszła bardzo daleko. No ale takie myślenie to znowu wymaga takiej debaty publicznej, pogłębionej i wykraczającej poza to, czy tylko 500+ jest dla ludzi mniej zarabiających, czy jednak edukacja i system ochrony zdrowia jest dla ludzi mniej zarabiających i zdecydowanie to drugie. Dziękujemy, Kasiu. Ja niestety patrzę na zegarek. Za nami już 98 minut naszego pokoju i chociaż widzę tu kolejne osoby zgłaszające się do pytań, to niestety będę musiał powiedzieć stop i teraz jeszcze przekazuję na dosłownie po minutce, jeżeli nasi mówcy chcą postawić kropkę, podsumować lub zostawić nas z jakąś myślą, tak aby nam się po prostu i lepiej spało i z takim też poczuciem, mam nadzieję, do tego was namawiam, abyście wrali w nasze serca, czy w serca naszych słuchaczy, bo też pamiętajcie, że ten pokój był nagrywany, więc ludzie będą mogli to odsłuchiwać z otworzenia, żebyście wrali w nasze serca trochę więcej nadziei, no bo to, co się wydarzyło wczoraj na Węgrzech, na pewno tej nadziei nam no, nie zostawiło, ale daję wam po minutce, abyście odkręcili ten, za przeproszeniem, bajzel. Teraz się nikt nie wyrywa. Kasiu, to ja tobie dam głos w takim razie. Ja już miałam poczucie, że ostatnio wygłosiłam, ale powiem tak. Po pierwsze, Polska zdecydowanie jest gdzie indziej niż Węgry. Od tego zaczęłam, na tym skończę. A największa różnica między nami i Węgrami jest taka, że my jesteśmy przed wyborami, a oni po. Więc po prostu wyciągnijmy naprawdę wnioski i wyciągnijmy my. To znaczy niech każdy wyciągnie i robi co może, a nie patrzy na tych onych innych i się spodziewa, że za niego to rozwiążą. No i to w sumie jest optymistyczne, że my jeszcze jesteśmy ciągle przed wyborem. Tak jest, Kasiu, to zdecydowanie optymistyczne. Łukaszu, czy jakąś kropkę od siebie chcesz dorzucić? Ale uprzedzam, że nie optymistycznie, bo to nie byłoby w moim stylu. Chciałbym tylko wam powiedzieć, uświadomić, że jak mówimy, że ten system węgierski jest taki niesprawiedliwy, że tu trzeba duże bloki, bo podział mandatów nie jest nierówny, w Polsce jest dokładnie tak samo. I nie chodzi tylko o system Donta, ale chodzi o to, że od wielu lat nie został uaktualniony podział mandatów uwzględniający przepływy ludności do dużych miast, że mandat w Warszawie jest zupełnie nierówny mandatowi na przykład w Elblągu i może się tak zdarzyć, i my takie analizy robiliśmy, że jakaś partia opozycyjna z PiS-em wygrywa 1-2%, a i tak więcej mandatów dostaje PiS. Tak więc ten system nie jest zbyt optymistyczny. I druga rzecz, bo jakby też słyszałem tą wypowiedź Donalda Tuska, fakty po faktach, o tym, że teraz powołają komisję i się strasznie uśmiałem, bo w polityce zawsze jest jakiś problem, jakiś temat, to się mówi, że się powoła jakąś komisję. To nam chyba z PRL-u zostało. I już sobie wyobrażam tą komisję, która tam, prawda, profesor Flis czy ktokolwiek inny tam liczy i mówi, że Platforma to musi teraz z Lewicą w jedna lista i Donald Tusk się na to zgadza. A propos właśnie Platformy jednej listy z Lewicą, zrobiliśmy takie badanie i okazało się, że raz, że ci wyborcy się nie wykluczają, a co więcej, nawet przybywa
no bo decydują się ci, którzy się wahają pomiędzy Platformą a Lewicą, ale to są w 100% decyzje polityczne, tacy ludzie, którzy sobie pewne rzeczy liczą, robią badania, nie mają nigdy na nic wpływu, bo na końcu i tak decyzje podejmują politycy, więc to uważam, że to dosyć zabawny postulat, że tu jakaś komisja wybierze, w jaki sposób opozycja ma wystartować w wyborach. To tyle ode mnie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Łukaszu i teraz decyzją moderatora kończy Jan Szyszko i Janku. Tylko ty proszę, zrób po kanapkę. Kasia powiedziała coś optymistycznego, Łukasz sam powiedział, że tak nie bardzo, no to zakończ, słuchaj, jakąś taką solidną szyneczką, która jest optymistycznie. Słuchaj, no będzie tylko optymistycznie, także nie zgodzę się, że system jest taki sam, bo u nas jest proporcjonalny, na Węgrzech jest większościowy. U nas na szczęście nie było ostatnio zmian w okręgach wyborczych, bo na Węgrzech były i niestety poszły w bardzo, bardzo złą stronę. Nie jesteśmy podparci do ściany i zmuszeni do jednoczenia wszystkich na zasadzie wpychania do jednego worka, tak jak to jest, tak jak była opozycja na Węgrzech. Z tego też się należy cieszyć, bo to zwiększa szanse na zwycięstwo w wyborach. No i ostatni optymistyczny akcent, o którym też Kasia Pełczyńska wspominała, to, że poza Węgrami są też Czechy dużo bardziej porównywalne do nas i z dużo lepszym końcem, happy endem. Dziękuję bardzo. I tym oto szczęśliwym i optymistycznym wariantem będziemy kończyć. Ślicznie wam dziękuję oczywiście. Dziękuję naszym mówcom Kasi Pełczyńskiej-Dałęczy, Janowi Szyszko i Łukaszowi Pawłowskiemu. Było dobrze naprawdę posłuchać tyle wartościowych rzeczy. Także, tak jak mówię, z różnych miejsc, no bo tutaj Łukasz reprezentował niezależną organizację i był ekspertem zewnętrznym, pani Katarzyna i Kasia i Jan reprezentowali strategię 2050. Bardzo dużo osób także dzisiaj zadawało pytania, było nas w ogóle też bardzo dużo, bardzo się cieszę i tak jak mówię, pokój jest nagrywany, można go odsłuchać, podesłać znajomym, zrobić retweeta, niech ta wiedza i te treści nie tylko nam służą jako i to, co się wydarzyło na Węgrzech, jako przestroga, ale także dla szerszej publiczności warto robić analizy tego, co w przeszłości, bo przecież przyszłość, tak jak Kasia powiedziała, jest przed nami, my ją jeszcze mamy czas ukształtować tak, jakbyśmy tego chcieli. Dobrej nocy.